rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadanie. Bardziej poważne i odpowiedzialne. Rozumiemy się. Nie będzie kabaretu. Będzie chór. Nie będzie wesół. Będzie chór. Wpadamy z bębnem na ten pędzel. Jakie to piękne. Gratulujemy tych, dla których napędem jest fun music. To czego dotyka święte. Będziesz pod tafną, będziemy przerębem. Sabotaż cały czas w każdym radio węźle. Startuje werble, ktoś już biegnie z wnętrzem. Ale panie, chyba nie da się już tego wyłączyć. Rozdajemy samochody, proszę, jak bezdomni. Lejko, korekto, to nasz styl kulturalny jak my. Zawsze taki był, dla nas to jest jak woda na młyn. Bo my mamy skillę jak mistrza Olin. Teraz pokaż co masz, kultura i chór. Jest na mieście już nasz wędrowny spór. Gramy kompetencje, by składać zbiór dźwięków. Gramy fakt, warta, nie bierzemy jeńców. Już za kilka sekund, kultura i chór. Zamiast internetu, kultura i chór. Zamiast tych kabaretu, kultura i chór. Tylko ogarnij człowieku, kultura i chór. Już za kilka sekund, kultura i chór. Zamiast internetu, kultura i chór. I zamiast tych kabaretu, kultura i chór. Tylko ogarnij człowieku, kultura i chór. Nie będzie kabaretu. Będzie chór. Nie będzie metru. Będzie chór. Podamy ci dźwięki. Nie chcemy rzucać sugestii, ale weź się uśmiechnij. To nie czas, by być trędwy. Chwytaj momenty, bądź pewny, bierz mi. Zmień twarzy posępny wyraz i uśmiechnij się. Hej, i tak ma to działać. Mordo ma, jak nie ty, kto ma się starać. A ty łap taby luba, kto wie, może zaraz. I na ciebie czeka tu wyjątkowy aranż. Jesteś przyparta do muru, a najlepsze, że przed nami próba chóru. I niech mało latów powykręca już bólu, kiedy my jaramy się do old schoolu. Break! I dance na parkiecie. Tutaj jest życie, nie w internecie. Zimą w cyklecie, niech cię chór buja. Tu każdy zna umiar, pełna kultura. Już za kilka sekund, kultura i chór. Zamiast internetu, kultura i chór. I zamiast tych kabaretu, kultura i chór. Tylko ogarnij człowieku, kultura i chór. Już za kilka sekund, kultura i chór. Zamiast internetu, kultura i chór. I zamiast tych kabaretu, kultura i chór. Tylko ogarnij człowieku. Kultura i chór. Musi być kulturalnie i chórzyście. Tak jest. Nigdy nie wiadomo, kiedy na człowieka to szczęście spadnie. Niosłem ci pomoc, byłbym szybciej ziom, ale sam resztkami sił trzymałem pion. Ja urwałem film, ty zaliczyłeś zgon i nie wiemy, gdzie popełniliśmy błąd. No to co? Może retrospekcję zróbmy. Zaczęło się od tego, że zabrakło nam wódki i rzucił ktoś, nie pamiętam kto i nie wnikam, by może wybrać się do sklepu 2-4K. Przecież to raptem chwila. Poza tym po drodze zatańczymy tanga i kujawiaki. I poszliśmy chyba, bo kminie jak wędle, że pobiegłeś na czerwonym świetle. Wiesz, że człowiekowi pić się chce, ale obserwowała nas policja, wiesz. I nie pomogły widocznie żadne żarty, bo byli to niemili policjanci. Trzymali pomocy mnie, trzymali pomocy, trzymali pomocy mnie, trzymali pomocy, trzymali pomocy mnie, trzymali pomocy. Nie wiadomo, kiedy na człowieka to szczęście spadnie. To było wszystko.
jak czytałeś u Czarka. Na miasto poszliśmy, no bo nas przegnała matka. Jeszcze jedno wino w domu, potem szybko drugie. I wreszcie gdzieś na mieście straciłem obuwie. Wziął mnie przez plac na plecach, niósł wesoły. Z kilku przyczyn wrócił właśnie z zagranicy. Świętujemy na ulicy, no future in Nigeria, stary, tam był doktor. Młodzież się bawi, ludzie przez okno się gapią. Po ulicach nikt nie chodzi, a ja chodzę, bo co dziś i mam 5 dni do urodzin. By chciał tego dnia więcej mundurów na mieście, robić porządek przy jakimś święcie. I nagle do nas, że poproszę dokumenty. Nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pierdolnięty. I nie pomogły niestety żadne żarty, bo to nie byli mili milicjanci. Trzymali po nocy, nie. Trzymali po nocy. Trzymali po nocy, nie. Pięknie siarczyście. Może my się przywitamy w ogóle, nie wiem, nie mamy żadnego odbiornika, nie widzimy was online. Ludzie mili, wiemy, że jest was tylko 12 tysięcy, jak nie więcej w tym momencie. Prawdopodobnie jeden, jedyny Jarosław jeszcze głaszcze kota, ale słyszałem, że i później przyjdzie dołączyć do nas, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Piękni państwo, już witamy tutaj gości razem z nami, więc fantastyczny to wieczór będzie. Gramy chyba dalej, bo nie ma sensu, żebym bez sensu gadał. Chcę zaobrazić, panie Luzy. Przedstawia bitwę pod Grunwaldem. Taka bitwa jest u nas. Ja wrzucą balerany do rzeźnika. Leżę papier zdjęcy, no. Jakiś czas dociskany jestem, dwie ściany, jeden mechanizm. Nie czuję bólu, kiedy dociskam szczęki. Nie czuję bólu, szczęki nie są po to, żeby zadać ból. Ktoś tu ciężką na pokrętle, więc ktoś doradził, ktoś ma jakiś cel, albo ty. Rozglądamy się nerwowo, trzyma nas strach, trzymają nas za słowo. Nadchodzi nowy dzień, standardy zmieniać znów chcę. I cały czas poddają nas obróbce. Podaję rym, ja wkręcony w system. Jak się zbudzić mam, kiedy w systemie drzemie drugi system taki sam. Cieszy się, gdy z nim się zgodzę. Spiłowane otłamki mnie na podłodze. Nie szukam drogi, a ona mnie znajduje sama. Ta śruba pełni rolę pasterza i kapłana. Ołówkiem na kreśnikach determinując szczęście. Demonstracja odmienności prowokuje konsekwencje. Poza za pozę, nic nie warte. Sekwencje wydarzeń i motywacje. Bo jeśli mi lub tobie spiłują całą przestrzeń, nie ufaj tym, co mówią, że to wyjdzie nam na lepsze. Podobny stwórcy jesteś, jeżeli wierzysz, głupcze. A człowiek tak oporny poddaje się obróbce. Podaję rym, ja wkręcony w system. Jak się zbudzić mam, kiedy w systemie drzemie drugi system taki sam. Bum,
szakalaka. Dziękujemy serdecznie zgromadzonym przed ekranami telewizorów, komórek i tabletów. Co teraz ciekawego? No teraz. Jak już pewnie zauważyliście przed odbiornikami, mamy dużo gości tutaj, cały Szczecin jest. To ogromna przyjemność być tutaj w Szczecinie, w kinie Pionier, w takim otoczeniu. Bardzo dziękujemy naszym sponsorom, naszym partnerom, którzy doprowadzili do tego, że możemy tutaj w najstarszym kinie na świecie zagrać. To po prostu super. I naszym szczecińskim gościom, muzykom, którzy z nami razem tutaj dzisiaj wykonują numery ze starej płyty, z nowej płyty. To co? Może... Ja tu jestem tylko, żeby śpiewać. To równo. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Światła szukamy, bo chcielibyśmy widzieć, gdzie gruby czarny kot za nami przebiega ulicę. Ziomek, idziesz na szczyt, ja byłem na tym szczycie i nie ma tam nic, oj coś czarno to widzę. W głuchej galaktyce krąży po orbicie planeta ze bliskim bitem na płycie. Kolory emigrując malują tu obrazek, gdzie duży czarny kruk siedzi na suchym konarze. A dalej! Za baobabem widzimy jak z pieprza, przed czarną panterą szaraba zebra. Już nawet na lupie pętla wymiękła i ciemność widzi ciemność. Toż to klęska, mroczna ulica, którą nieraz przemknie czarny charakter i tego intencje. I wpatruje się we mnie tenże nikczemnik, a mój wzrok przykuwa blondyna w czerni. A ja nie wiem. Dziwię się jak to jest, że możesz patrzeć na świat tylko w jednym kolorze. Zauważ, że oprócz tej czerni czy bieli są też odcienie pomiędzy przestrzeni. Dziwię się jak to jest, że możesz patrzeć na świat tylko w jednym kolorze. Zauważ, że oprócz tej czerni czy bieli są też odcienie pomiędzy przestrzeni. Łakniemy światła, wybawienie czeka bladym świtem. Wandaluzyjskim przeostrze przecina źrenice świadce dobrym by. Brakuje mu iluminacji, żeby chronić najsłabszych i spełniać zachcianki. Obrońcy błędnych kół, werbowani wśród mądrych, doprowadzają mrocznych do białej gorączki. A przyjdą władcy jaskiń, by rzucić naszych koszty. Jesteśmy elojami dziś, nie w przyszłości. Szukajmy rozwiązania, pod ręką go nie będzie, bo talizmanom daliśmy przewagę nad myśleniem. Na bóle duszy lepszy od innych instrumentów. Uśmiechnięty Budda z białego cementu. Łopot skrzydeł nad miastem, na masne ślady z dzisiaj. To pewnie białe kruki, o których ktoś kiedyś słyszał, kiedyś jaśniej to wyglądało. Dziś żałość, wtedy wychodzę ja, cały na biało. A ja nie wiem. Dziwię się jak to jest, że możesz patrzeć na świat tylko w jednym kolorze. Zauważ, że oprócz tej czerni czy bieli są też odcienie pomiędzy przestrzeni. Dziwię się jak to jest, że możesz patrzeć na świat tylko w jednym kolorze. Zauważ, że oprócz tej czerni czy bieli są też odcienie pomiędzy przestrzeni. Dziękujemy serdecznie, Majku. Jaki ty jesteś piękny razem z tymi klawiszami. Jak ty gwincie. To bas. I opuszcza nas Majku. Majku, a.k.a. Tropiki. Do zobaczenia, do posłuchania, do przejęcia w sieci również, co tam się dzieje. Fantastyczna melodia od tego pana młodego człowieka, bardzo zdolnego. Sprawdzamy w takim razie, kto tutaj dalej, kto tutaj jak tam, komu, komu, czemu, komu, komu.
komu dzieje. O Jezus Maria, teraz będzie jeszcze lepiej się działo. Piękni Państwo, w takim wykonaniu jeszcze nie słyszeliście tego numeru. Będziemy grali utwór pod tytułem Daleko czy Blisko. Z nami Kacper Kac na perkusji i uważajcie i trzymajcie się mocno. Za chwilę przedstawimy ostatni odcinek serialu poprzez prerię Arizony. Ze względu na ogromne zainteresowanie serialem prosimy telewidzów o wyłączenie telewizorów. Niosę trochę tego bezinteresownego tematu, który zdaje się, że dobrze na ciebie działa. Tej czystej ciekawości, radości z życia, absurdu, multum i nieziemskie doznania. A ja przenikający luz od stóp do głowy, taki relaks nie do opisania. A kiedy zechcesz mnie znów, będę tu, buduję funkowy groove, ale dość gadania, bo przecież tak się dobrze porozumiewamy gestami. Ja zbędnych słów wręcz nadużywam. Jak to jest? Na chwilę niby wyłączamy mózg, po czym trwamy w tym zawieszeniu godzinami. A może już wystarczy tej zawieszki na dziś, bo do takich kalamacji celowo unikamy. Scena czeka wielka, na scenie układy, tam wciąż te same sępy, diamenty i gady. Nieważne czy jesteś daleko czy blisko, czy robisz punk, reggae, shanty czy hip-hop. Idea taka jest, aby włączyć wszystko, więc podpinaj się i dogrywaj się. Nieważne czy jesteś daleko czy blisko, czy robisz punk, reggae, shanty czy hip-hop. Idea taka jest, aby włączyć wszystko, więc podpinaj się. Betonowa dżungla i te drewniane małpy, żelazne siatki, kilometry kabli. Ty rób notatki, podaj mi słuchawki, bo mam jasny plan i nadzieję, że wystarczy. Już pulsuje blok, czuję po elewacji, a skoro mamy puls, no to ty tu nadaj. I niech płynie energia do betonowych mieszkań, skąd zdaje się życzliwość uciekła. Patrzeć, jak sobie skaczą do gardeł, dziesiąte piętro versus parter. Tu chyba faktycznie zbiera się na bitwę, kumulacja ciśnień, wolą mnie na piśmie. Dążymy do szczęścia, spokoju, spełnienia i strzela nas cholera, kiedy nic się nie zmienia. Ludzie to procesy twórcze, a nie produkty, ale ludzie to przyczyny, tak samo jak skutki. Bo kiedy każdy buduje scenę sobie, ty weź ten trak, dokraj się i pójdź w obieg. Ja wiem, było trudno, ale skoro już możesz, zrób to tak, ty masz tutaj poczuł ten okej. Nieważne czy jesteś daleko czy blisko, czy robisz punk, reggae, shanty czy hip-hop. Idea taka jest, aby łączyć wszystko, więc podpinaj się i dogrywaj się. Nieważne czy jesteś daleko czy blisko, czy robisz punk, reggae, shanty czy hip-hop. Idea taka jest, aby łączyć wszystko, więc podpinaj się i dogrywaj wszystko. Szakalaka? O, był szakalaka, panie, no się zmęczyłem, nie przypuszczałem, że... Szanowni nasi widzowie. Online się zmęczyłem. Jesteśmy w pomieszczeniu. Kino działa od 1907 roku, ale mamy też pianinko wyprodukowane w Szczecinie z roku 1898. Stoi sobie w kąciku. Pelo, podasz coś? Takie miejsce mamy, o takie miejsce musimy się starać, żeby nie zniknęło. Z nami już tymczasem jest kolejny gość, który będzie grał i przytłaczał nam fantastyczne dźwięki brzmienia małego ukulele. Małego ukulele o wielkim brzmieniu. I człowiek o wielkim sercu. Może z nami zagra numer pod tytułem Paranoje, z tego co dobrze pamiętam. Tak jest. Paranoje z ukulele. Bartek się uczy u hawajskich mistrzów. Umiesz coś na ukulele, Bartek? Rano znowu stali pod klatką, jeszcze nie wiedzą, że ja wiem, że oni chodzą za mną. Ostatecznie nie ma bezpiecznych miejsc w mieście i nie mam dokąd iść. Oni są wszędzie. Słyszę szepty, kiedy odwrócę głowę i udaję, że czytam. Za plecami mam oddech czyich, w oczach widzę ten błysk już.
Ona także należy do spisku. Nie mogę zasnąć, gdy tak śpię obok mnie, więc całe tygodnie sypiam tylko pozornie. Liczę raz, dwa, trzy, potem otwieram oczy. Pod poduszką mam nóż, bo ktoś by mógł mnie zaskoczyć w nocy. Niedoczekanie, nic nie jest pewne. Być może ktoś nawet teraz się podszywa pode mnie. Być może ty, być może ja. Gdybym starał się rozkminić, to dziś bym oszalał. Witam, jak notes cię czytam, jestem twoim jutrem. O co chcesz mnie pytać? Tak, zachowaj to dla siebie, ale powiem ci od razu, że gdzieś czai się animator obrazu. I chyba ktoś nas nagrywa, bo słyszę, jakby jeden z nich tam był animatorem prawdy. Słodki zapach planowania się kłania, co stopniowo nastraja nas do działania. I kiedy nadajemy na tych samych falach, to zdarzenie się podwaja. A ja rzucam się całym sobą w nieznane. Czekałem na to jak serwer na fale. Kto do celu dotarł, kogo po drodze spotkał. Czy zmienił się od wtedy, czy sobą został. Co zobaczył na szczycie, jakie warianty. I czy miniemy się z nim, wchodzę na ten sam szczyt. To już wszystko, co do nas przygotowałeś, czy będziecie więcej? Orzeł. Będzie się więcej. Dobrze, więc nie żegnamy się w takim razie. Orzeł jeszcze wróci, piękni państwo. Nie trzeba się zastanawiać. I teraz gramy numer z niepozdrowieniami. Emigrant z Polski. Ten żył bogata w Goleszu. Tak, trzeba wody. Nie daj wiotko, pina. Nasz szeryf, emigrant z Polski. Ten żył bogata w Goleszu. Szeryfa nie ma, szeryf już odpadł. Nic dziwnego przy jego zdolnościach. Został, ażeby siać porządek. Lecz nie wyszło mu, stracił zdrowy rozsądek. Jak dla mnie dobrze, niech odpoczywa. Mogę się na nim jeszcze powyżywać. Nie będzie pamiętał nic, kiedy się ocknie. Bo wyłączyło chyba szeryfa na dobre. To takie proste, choć go podłączę. I pokażę świat widziany pod innym kątem. Wypełnię pany dźwiękiem i uszczelnie. Robiłem to wcześniej, jestem wakagentem. Szeryfie, daj spokój, powiem wyluzuj. Po co zadawać sobie tyle trudu? Pomyśl o tym, kiedy już się obudzisz. Bo z nas dwóch to nie ja straszę ludzi. To nie ja. Chyba nie ja straszę ludzi. Chyba nie ja straszę ludzi. Mordo moja, już najwyższa pora, żebyś się w końcu obudził. Szeryfa nie ma, szeryf już uznął. Wychylił browary, zalał je wódką. Skończył się dawno i szkoda gadać. Szeryfa nie ma, na próżno starania. Szeryfa nie ma, szeryf już uznął. Wychylił browary, zalał je wódką. Skończył się dawno i szkoda gadać. Szeryfa nie ma, na próżno starania. Chyba
chyba ktoś tu na żaru szaleju, albo wiesz co, bo jeśli chcesz spać, to po co leziesz tam, gdzie nie śpią? Jest zagrożeniem jedynym, dlatego o nim mówimy. To są jedyne przyczyny prostego chwytania winnych. Poza tym jest nieporozumieniem, szeryfie, miej rozum, miej sumienie. Gdybyś wyłączyć się chciał tylko w tym zakresie, który nas niesie, wiesz, że nie stałoby się nic, tak to wstyd. Jak to wstyd? Walka na drobiazgi, trzeba chować dobytek. Przed takimi jak ty trzeba liczyć na ślepotę. Jaskrę katarakty, mamy świat jaki jest, wy jakiś macie matrix. Słuchasz tego w tętnicy, to ci podniesie ciśnienie. Perspektywa jak susz w folii, zamknięta szczelnie. Słuchasz tego dlatego, czujesz na skoniach ucisk. Trafiłem ciebie, ale nie trafiłem the beauty. Szeryfa nie ma, szeryf już usnął. Wychylił browary, zalał je wódką. Skończył się dawno i szkoda gadać. Szeryfa nie ma, na próżno starania. Szeryfa nie ma, szeryf już usnął. Wychylił browary, zalał je wódką. Skończył się dawno i szkoda gadać. Szeryfa nie ma, na próżno starania. Molto bene. Dziękujemy serdecznie. Teraz ja zrobię miejsca troszkę. Nasi przyjaciele z X-Quartet. Aktualnie trio dzisiaj, ale piękne smiki. I dodatkowo mamy z Filharmonii tutaj również Dawida Głogowskiego na trąbce. Tutaj w tym numerze będzie z nami gościnnie przez telefon paprodziad zespołu Wonky One. Czy mamy dobre połączenia? Mamy dobre. Mamy najlepsze połączenia. Jestem sam swoim paliwem, jak płonący męczennik albo samospalający się mizantrop. Bo tak mam, że nie dziwię się ani się nie oburzam na pryzmaty, przez które ludzie patrzą na innych. Tylko mnie zastanawia taka rzecz, że najczęściej to ci, którzy powinni być najbliżej esencji, rzucają w życie tyle negatywnej energii, że nie do zniesienia jest glob. Jak sądzę, ktoś chce kogoś skrzywdzić przez książkę, którą ktoś napisał wiele wieków wstecz. A ci, którzy mieli zbierać na świątynię pieniądze, dzisiaj drą mordę, ludzkość to ich rzecz. Przykro patrzeć, jak staruszek ten nie chce zejść z parkietu w epoce atomu, tańczą wokół ognisk. Cywilizacją mówię do niej, wstań z fundamentów, ale ona się chyba do nich modli. Chyba tego już się nie da opanować. Sami nie możemy liczyć tu na happy end. Chyba po parze stworzeń wszystko od nowa. Tylko jak to robiło się. Co to zmieni? Powali nas, powali cały las. Jeden podmuch, taki czas widocznie w koło, tyle podpuch. Myślimy, że dajemy radę sami, w leku przed wirusami, wspierani suplementami. Zero pokory, a pychy po bachy. Szukamy wad w innych, łaknąc od sądu wachy. Łykając do czego będą potencje, z kąpielą wylewamy esencję. Oj, nie zaszyjemy pokoju na globie, dopóki nie będziemy uprawiali go w sobie. A ty skróć twoje bolączki, skróć i rzuć kamieniem we mnie, rzuć. Niełatwo budować jest, łatwo burzyć. Dzięki Bogu wolnej woli możemy do tego użyć. Co jeszcze musi się zdarzyć,
jak bardzo musimy się sparzyć. Piekielna gorączka miota twym stadem, a ty lej, lej deszczem i gaś, gaś gradem. Dziękujemy serdecznie. Jak wiadomo, nie od dziś szczecińska filharmonia rządzi. Ex-Quartet, prosimy sprawdzać to na Facebooku, bo to jest ogromna dawka przepięknej muzyki i dużo rzeczy już wydanych. Bardzo dziękujemy. Dzięki, Dawid. I oczywiście Paprodziad przez łącza telefoniczne prosto z Łąki One. Tomasz Nawrot, Nawrocki. Kolejna wymiana gości, dziękujemy serdecznie. Jakże miło mi tutaj się zrobiło, kurczę, pięknie. Skoro Nawrot, to znaczy, że gramy hip-hop pewnie? Elegancko, to mi się podoba. Nie, polskie reggae. Dobra, dawaj mnie to. Zacznie mówić wszystkim razem. Wiecie, co zrobię wtedy? Dawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Zakorzeniona była w nas, nie od wczoraj, ale żeby to już na rozkwit pora. Chyba znowu przyjdzie nam płot budować, albo mur jakiś, no tak, tylko co nam to da. Ludzie życzliwość wrzucili na grilla, nie było nic pod ręką, a tak ładnie się paliła. Zresztą na co komu miałaby się jeszcze przydać, gdy jak nie rząd, to cię wkurwi pogoda parszywa. Ciężko miły gest, kiedy twarze nawet mają wyraz niezadowolenia. Wiatr, radość, wywiał, cisza, wszyscy milczą, nic się nie odzywa. I kto mi mądre głowy powie, gdzie leży przyczyna, słychać tylko, że trudno i że tak bywa. Taki mamy nastrój, sorry, taki mamy klimat. Dzwoń do Lucyfera i niech już bar otwiera, bo na górze i tak trudno szukać przebaczenia. Do niedawna była trzymana na dystans, dziś sięga po dach i rozbija skrzydła, więc baba na wóz tonącemu przytrwa, kiedy ta nienawiść w ludziach zakwitła. Do niedawna była trzymana na dystans, dziś sięga po dach i rozbija skrzydła, więc baba na wóz tonącemu przytrwa, kiedy ta nienawiść w ludziach zakwitła. Mówiło, że jest taki problem. Ja się tym nie przejmowałem za bardzo, gdyż to jest jedna z rzeczy, która nie dotyka w ogóle nas, dopóki nie wybuchną w ryj. Dobrze jest mieć o sobie mniemanie niezłe, super jeśli te opinie podziela net. Najlepiej jest w głowie mieć prywatną przestrzeń, wrażliwą na krytykę, odporną na hejt. I tak, w prawą stronę idziesz, zawsze jest szampo, w lewą stronę idziesz, zawsze jest syf. Coraz łatwiej o plombę za darmo, marność nad marnościami i tani chwyt. Widzisz w oddali wytoczone działa, szykowany najazd, brudy się piorą. Z szerokim uśmiechem na to odpowiadam, środkowymi palcami u obu rąk. Do niedawna była trzymana na dystans, dziś sięga po dach i rozbija skrzydła, więc baba na wóz tonącemu przytrwa, kiedy ta nienawiść w ludziach zakwitła. Do niedawna była trzymana na dystans, dziś sięga po dach i rozbija skrzydła, więc baba na wóz tonącemu przytrwa, kiedy ta nienawiść w ludziach zakwitła. Nienawiść.
znaleźć. Jakże na czasie numer. Dziękujemy pięknie. Dobrze, ale musimy wymienić najpierw. Musimy najpierw wymienić perkusistów, dopiero potem możemy wybrać kolejny numer. Dawajmy tego palucha tutaj z powrotem. Jest. Tutaj może od razu rzucę takie ogłoszenie, że jeżeli ktoś robi na drutach, to ja bym chciał się z tą osobą dogadać, bo potrzebuję, żeby mi wielką kiełbasę zrobić na drutach. Potrzebną do tego, żeby ona brała udział normalnie w przedstawieniu, na żywo, w akcie można powiedzieć. Proszę. Nie, także można pisać na Facebooku śmiało. Jasną kiełbasą. Czekałeś na zasięgi, nie? Jasne, że tak. No dobra. Właściwa kiełbasa potrzebuje właściwego człowieka. Przepraszam pana, ale czym ta kolejka? Nie, koniec kolejki, a początku nie widać. I przyszło mi stanąć w tym miejscu bez piwa. Zaszło zdarzenie niby zwykłe jednak. Tu nie lada nerw, trzeba mieć by przetrwać. Czekamy by do lady w końcu podeszła jakaś szanowna pani ekspedientka. Ja mam jak nie jeden granicę uprzejmości. Czasami gorszy dzień i bywa moschły, ale mam też małe powody do radości, więc nie szczególnie chce mi się złościć. Stoję i patrzę jak się akcja rozwinie. Nie robię nic, wiesz, poczekam cierpliwie. Net pojawiają się tam przed samym wejściem dwie ekspedientki jeszcze wielce zajęte i dyskutują, która miała gorszy weekend. A przecież widzą baby, że przed ladą już kolejny klient. Wszyscy pienią tylko jakby im przerwać, tylko że każdy z nas boi się oderwać. I stoi kolejka, jakże mi jej żal. Dwie baby kontra konsumenci mięsa. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Proszę pani. Tutaj stałem, mam numerek, jestem numerem jeden, tak jak 1979, okej. Okay. Nie wolno wcinać się, rozumiem i szanuję się. Wygrywa i przegrywa trudno, czasem trzeba ulec listo. Ale nic nie rusza się w ogóle, stoi ludzi równy szereg. Każdy marzy o zakupie, komentuje. Gdzie jest pani sprzedawczyni, czy istnieje? Co to zazwyczaj? I zazwyczaj to tak nie jest. Część ma dłonie złożone do modlitwy, część do bitki. Nie pachną najlepiej i wiadomo po co przyszli. Czasu nie ma nikt, wszystkim nam już bije licznik. Ci co z tyłu zjedzą z przodu wszystkich. Czołgają się w kolejkach z nożami w zębach. Szukają naszych gardeł, by palcami je rozerwać niemal. A to nie nasza wina, nikt o niczym nie wie. A ja pokorny jestem jak John Paul the Second. Tylko myślę powoli, że obsługi to tu wcale nie ma. To może być po prostu tak i to jest cały temat. Tak pomyślany jest wszechświat. Żywimy się mięsem, składamy się z mięsa. I niezależnie od tego, kto gdzie stoi, to nie będzie satysfakcji, bo sklep na to nie pozwoli. Może konsumpcja jest pustym hasłem. O, jest pani, dzień dobry, poproszę jedno jasne. Przepraszam pana, na czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę pani. To dla mnie nie starczy. Przepraszam pana, na czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę pani. Szakalaka, jak to zwykle mówić pod koniec numerów, żeby wiadomo było, że to numer jest na pewno zakończony i żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, czy to już będzie, czy jeszcze, czy już teraz. Co tam macie jeszcze ciekawego? Raj? To jest ostatni numer? Piękni państwo, wytrzymaliście z nami już bardzo długo czasu, więc gramy wam jeszcze jeden numer i później sobota należy już do was. Nie krzywdy zrobić przecinam powietrze.
powietrze. Mogę leczyć choroby i sprowadzać deszcze. Mogę zatrzymać czas i wprawić go w ruch, bo zajmuję się zawodowo raju dystrybucją jako mistyk. Ezoteryczny logistyk, przyjmuję dostawy i wysyłam do spedycji. Przeprawiam się przez w mózgu popalone mosty. Rzucam płomień na oczy, gdy są pełne wilgoci. Mam monopol na konopie, immunitet na banknoty, antidotum na wszystko, czym dałbyś się zatruć tym, którzy konspirują przeciwko światłu. Memento, na na na. Barbarzyńcy na granicach twojego ja, wygnani z ogrodu do osiedla za kraty, za karę są tam. A ja rozpowszechniam raj, a ja raj, ja raj, ja raj, ja raj, ja raj rozpowszechniam. Ciągle bez miar, nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Ziomeka widzisz, ja tylko daj. Jaraj, 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 jaraj rozpowszechniam. Ciągle bez miar, nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Po odsyłach globalne myśli i lokalny wyraz, to jak napędzana dźwiękami machina. Coraz jak ją włączysz, to już nie zatrzymasz wersja. Granice raju powiększam, bo trzeba było tu zdrowego podejścia. I wiesz jak ludzie wzrok podnieśli z panełba, zobaczyli świat i kolorowy ekran. Ty weź się zrelaksuj, nabierz dystansu, bo wyraźnych wad tu zwyczajnie brak. Już zostaw to z faktu, zostaw to z faktu. Za mnie więcej niż kilka kwadransów. A ja jadę na gapel osobo, wybieram stację, by zasiać tam słowo i tęgie wibracje. A z tym słowem właśnie i tymi wibracjami przemierzamy świat cały i rozpowszechniamy raj. Jaraj, 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 jaraj rozpowszechniam. Ciągle bez zmian nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Ziomeka widzisz, ja tylko raj. Jaraj, 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 jaraj rozpowszechniam. Ciągle bez zmian nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Ziomeka widzisz, ja tylko raj. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego, miłej soboty. Na koniec lutego zapraszamy wszystkich do kina Pionier. Szczecin wspiera kino Pionier. Może byśmy gości tu zaprosili jeszcze z nami, żeby się pokazali. Są goście z nami jeszcze na sali? Czy wszyscy są poszli? Goście. To chodźcie, dawajcie ich tutaj, niech ludzie zobaczą, jacy piękni jesteśmy w Szczecinie. Jezu, Oleg Grzanek, jest kolejny Michael piękni Tropiki. Państwo nasi. Tomasz Nawrot Nawrocki, Kasper Kaskosiński. Tak, wszystkie... Wszyscy są. Dziękujemy wam serdecznie. Ja dziękuję wam serdecznie z całego serduszka. Dziękuję wam w imieniu wszystkich ludzi. No to teraz idziemy na jednego. To cześć, to może raj jeszcze zagramy ze wszystkimi, co? Pelo, pociągniesz jeden refren raju? I zrobimy sobie... Tak jest, przepraszam. Dzisiaj są imieniny mamy Pela. Są też imieniny mojego teścia. Są też urodziny mecenasa Sowy. Dużo dostaliśmy SMS-ów. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo serdeczności od tragarzy i kupujcie polskie płyty. Serdecznie. To co, czekajcie. Zagramy, nie zagramy, zagramy. Zaśpię... Wszyscy, tak. I tym miłym akcentem. Yeah.
ja jaraj, 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 rozpowszechniam ciągle bez zmian. Brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Ziomek, a ty dziś, ja tu jaraj, 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 rozpowszechniam ciągle bez zmian. No to jest Audi, brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Kiedy podaję to manę na panie, to całe gadanie mam opanowane i dalej wokale kładę na nagranie, dekadę ci znane na pamięć. Ej, panowie i panie, macie wypisane na twarzach smutki, żalami zalane, głowy porezane, bo stale pada deszcz, jak wyjdzie słońce, to jakieś blada we. A ja raj tu cały czas uskuteczniam, non stop bez zmian. Raj uskuteczniam, cały czas. Bo ja jara, 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 rozpowszechniam ciągle bez zmian, nadaję sam i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Wielki Państwo, dziękujemy serdecznie. Pozdrowienia z kina Pionie. Każdy wie, że to kino jest numerem jeden w głowie. U mnie myślę o nim cały czas, każdego dnia. I każdy w Szczecinie, który żyje tak, ma prawdę. Olek, o czym myślisz sobie? O szkole? Myślisz sobie o kinie, żeby pójść tam przy dziewczynie. Ziomek, jest całkiem proste, zaraz to doniosłem. Raz, dwa, trzy, a ja raj. A ja jaraj, 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 rozpowszechniam ciągle bez zmian. Nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Olega, widzisz, ja tylko raj. Jaraj, 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 rozpowszechniam ciągle bez zmian. Nadaję sound i brzmi to niemal jakbym rzucał zaklęcia. Dziękujemy wszystkim, uwielbiamy was i z tej strony odbiorników i z tamtej. Poświęciliście dużo czasu, żeby to mogło się wydarzyć. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Realizacja! W Szczecinie.pl oraz oczywiście Kinomotiv, nasza potęga lokalna. A dźwięk to realizował Adam Zawadzki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, Adaś.